Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Uczniowie po tych niełatwych w ostatnich dniach wydarzeniach próbują wrócić do codzienności. Wracają nad jezioro Tyberiackie, do tego samego miejsca, gdzie przed laty po raz pierwszy spotkali Jezusa. Tam na słowo nauczyciela Piotr zarzucił sieć, a ta złowiła ogromną ilość ryb. Następnie na jedno słowo Jezusa zostawili wszystko i poszli za Nim. Dziś wracają, aby jeszcze raz rozpocząć na nowo przygodę z Jezusem. On staje na brzegu i ponownie prosi ich o zarzucenie sieci. Cud obfitego połowu powtarza się. To nie był sen, jakaś nocna mara. To lekcja, która właśnie dobiega końca. Za chwilę Piotr stanie do pierwszego w swoim życiu egzaminu. Właśnie w tym miejscu Jezus zapyta go o miłość. Ale te same pytania będą uczniom towarzyszyć przez całe ich życie. Liczba złowionych ryb, 153, nie jest przypadkowa, ale symboliczna. W przekonaniu ówczesnych ludzi właśnie tyle narodów żyło na świecie. Połów ten oznacza, że apostołowie mają głosić Ewangelię wszystkim narodom na ziemi, a w tym głoszeniu będzie współdziałał z nimi sam Jezus. Do Chrystusa należy inicjatywa. Jezus o wszystko będzie się troszczył, tak jak o to śniadanie, które właśnie przygotował dla swoich uczniów. Chodźcie, posilcie się. Scena ta przypomina nam Eliasza, dla którego anioł przygotował posiłek, mocą którego ten prorok szedł przez pustynię 40 dni i 40 nocy. Eucharystia jest pokarmem, mocą którego możemy bez wytchnienia iść naprzód w życiu duchowym i w misji apostolskiej, aż wszyscy wspólnie dojdziemy do Bożej Góry Choreb, do Królestwa naszego Pana, Jezusa Chrystusa.